Siema Szabajki. Wiedziałem, że tak będzie, ale sam się w to pchałem, mówiąc Wam w ostatnim odcinku o czyszczeniu Focusa i serwisie, żebyście pisali, co chcecie, żebym zrobił. No i się zaczęła cała lajtania. Proszę bardzo. Ale nie napiszecie mi od razu, że rozłóż przerzutkę tylną na czynniki pierwsze. Ktoś mi tam napisał, no jak już czyścisz, to pokaż, jak wyczyścić sprężynę napinającą wodzik. Pomyślałem sobie, tak, zrobię Wam odcinek, jak czyścić sprężynę wodzika, a następnym będę co czyścił? Kolejne sprężyny. Więc proszę bardzo, macie przerzutkę XTK rozłożoną na czynniki pierwsze. W takim razie przy okazji robię też dla początkujących krótki kurs, krótką wycieczkę po tym, w jaki sposób działa przerzutka. To jest ta sama przerzutka XT-czek, model, nigdy nie pamiętam modeli, wiecie? To jest M750, gdzieś mi się tu jakiś włos zapałętał. Tak wygląda złożona. I co, jakie ma za zadanie przerzutka? Przerzutka ma za zadanie nasz łańcuch na tej kasecie przerzucać poprzez różne biegi, a ponieważ te biegi, te przełożenia mają różną wielkość, mają różną ilość zębów, a więc różną średnicę, stąd zmienia się napięcie łańcucha, czyli droga, jaką łańcuch pokonuje w tym układzie zamkniętym, więc przerzutka musi też ten łańcuch nam napinać. I tak właśnie działa taka przerzutka, żeby Wam się nie pomieszało, to tutaj jest pokazane, nie mogę tego tak Wam podnieść łatwo, jak to działa. Biegnie sobie łańcuch, oczywiście pedałujemy, łańcuch biegnie do przodu, przerzutka nam go tutaj fajnie napina i przerzuca. No i teraz z czego ta przerzutka się składa? Ściągnijmy sobie ten łańcuch zapożyczony z naszego Ravena i zaraz Wam to opowiem. Ok, to jest nasza przerzutka. Składa się z korpusu, który jest złożony z dwóch takich ramion równoległych do siebie. Potem mamy wodzik zwany też wózkiem, no i różne elementy z tym związane. Po angielsku używa się tutaj określeń pinnacle, binnacle, to się nazywa taką klatką na kółeczka, po polsku właśnie wózek albo wodzik. Przerzutka, chociażby taka szymanowska, posiada trzy sprężyny. Jedna sprężyna to jest ta sprężyna, która odpowiada za zrzucanie biegów, bądź jak chcecie wrzucanie, w każdym razie za zmianę biegów z lżejszych na cięższe, czyli z niższych przełożenia na wyższe przełożenia, to jest ta jedna. Następnie druga sprężyna jest ukryta tutaj, w tak zwanym binnacle. Jaki jest odpowiednik tego polski? Podpowiedzcie mi, sam się chętnie nauczę. Zobaczcie, ten wodzik mi sam wraca, bo właśnie tu znajduje się taka sprężyna, która mi go napina. I w końcu trzecia sprężyna znajduje się tutaj, w tym tak zwanym pinaku. No to jest jakby część korpusu naszej przerzutki, a to jest pantograf, tak? To jest pantograf. I z kolei ta sprężyna odpowiada za odpowiedni kąt opasania łańcuchem naszej kasety i jednocześnie również za, pokażę Wam z drugiej strony, za dystans pomiędzy kółeczkiem górnym a naszą kasetą. Tak to wygląda. Więc przerzutka wbrew pozorom ma sporo zadań do wykonania. Firma SREM moim zdaniem całkiem słusznie zrezygnowała ze sprężyny napinającej nam jakby całą przerzutkę, czyli ze sprężyny regulującej kąt opasania i bardzo dobrze im to wyszło. Shimano odpowiedziało na to systemem Shadow i Shadow Plus i też im to wyszło na dobre. No ale dobra, jeżeli teraz już mówimy o serwisie, to ta przerzutka jest rozłożona. Co z nią zrobiłem? W bardzo prosty sposób odkręca się kolejne śrubeczki i wyciąga wszystkie sprężyny i czyści naszą przerzutkę. Pantograf porusza się na takich czterech pinach. Te cztery piny odpowiadają za to, żeby nasza przerzutka poruszała łańcuchem po szerokości kasety, ale także, żeby łańcuch zawsze pozostawał równoległy do samej kasety czy do roweru. Tak to wygląda. Do złożenia przerzutki będę już używał teraz smaru i oleju oraz kluczy imbusowych i śrubokręta. Mamy teraz dwa kółeczka, żebym pokazuje co gdzie pójdzie. Wszystko jest wyczyszczone, odtłuszczone i od razu wymyte. Górne kółeczko porusza się na takim oto ceramicznym łożysku. Trzeba być delikatnym, żeby tu nic nie pokruszyć, chociaż nigdy mi się nie zdarzyło. Tak to wygląda. A dolne na standardowym łożysku. Tu jest taki mały wianeczek, który zawiera 6 kulek. Tutaj pójdzie smar.
Tutaj pójdzie odrobinka oleju, tutaj smaru nie dajemy i potem będziemy składać całość, co już myślę, że pokażę Wam krok po kroku. Zacznijmy sobie może od kółeczek. Górne kółko z łożyskiem ceramicznym, takim łożyskiem, jak ono się nazywa, powiedzcie mi, ślizgowe? Po angielsku to jest bushing i ja po prostu zawsze zapominam, jak to Wam powiedzieć. Wkładam ten ceramiczny element i to się ma tak obracać, to się nie ma jakoś super kręcić, tak to ma działać. Potem mamy uszczelki, które zostały przeze mnie dosłownie na moment zanurzone też w moim cytrusowym odtłuszczaczu i szybko podziabane pędzelkiem i bardzo szybko wrzuciłem je do kubełka z wodą, tak żeby zneutralizować tą chemię, tak żeby się nie rozpuściły, tak jak chociażby rozpuściła się moja rękawiczka, którą to robiłem. No i te małe nakładki z obu stron. Trzeba tylko się upewnić, że te nakładeczki wchodzą dokładnie pod uszczelkę, a nie na uszczelkę. Tak to wygląda. Pierwsze kółeczko już mamy. Drugie kółko jest inne. Tutaj potrzebujemy już odrobinę smaru. I trochę tutaj napchamy tego smaru, wycierając jego nadmiar. Ten smar musi wejść pomiędzy te wianeczki, jakby do środka tego wianeczka. Tak, żeby miało wpływ na nasze kulki. Nie wiem, fabrycznie tego smaru nie jest tu za dużo. To nie jest całe wypchane fabrycznie smarem. Ja to robię mniej więcej tak, w ten sposób. Tutaj do środka idzie jeszcze taka tulejka dodatkowa. Teraz z obu stron to łożysko ma uszczelkę, którą wciskam dokładnie. Nadmiar smaru usuwam, po co ma mi się coś przyklejać, skoro to, co jest czyste, znajduje się w środku pod uszczelkami. I moje kółeczko dolne jest już gotowe. Bierzemy się za kolejne elementy. Ta sprężyna ma na początku cieńszy zwój, potem szerszy zwój. Tutaj nie da się pomylić. Wewnętrzna blaszka naszego wózka posiada dwa otwory i standardowo jest ta sprężyna ustawiona tutaj w niższy otwór, co powoduje wyższe napięcie sprężyny. Tak to też zostawiamy, ponieważ tak naprawdę dzisiaj sprężyny są jeszcze bardziej napięte, sprężyny napinające wózek, i to lepiej działa, więc tak to wkładamy. Teraz na tą część przerzutkową trafia taka uszczelka, ona jest taka gumowo-plastikowa, to jest chyba bardziej plastik niż guma. I wchodzi ona tutaj sobie dosyć ciasno. I jesteśmy gotowi do założenia sprężyny. Teraz zajmiemy się drugą sprężyną, która będzie napinała naszą całą przerzutkę, czyli ustawiała pozycję przerzutki względem kasety. Od zewnętrznej strony tutaj wchodzi taka gumowa uszczelka, a od wewnętrznej
od przyśrodkowej. Taka, która łatwo wchodzi, ale też łatwo wychodzi. Nie patrzcie się, bo mi się ręce trzęsą teraz. Pełne skupienie na dłonie. Siedzi. Jeszcze raz nasza uszczeleczka. Kiedy wszystko weszło na swoje miejsce, widać, że tutaj na śrubie wysunęła się część bez gwintu. Na to wejdzie nasza zawleczka. Obrócenie jej uniemożliwi jej ewentualne wypadnięcie, więc tak to wygląda. Wygląda to dobrze. No i tu trzeba tą śrubę, dociskając sobie baryłkę, bo tu mamy sprężynę, złapać za gwint. W tym momencie trzeba uważać, żeby tego gwintu nie zjechać, żeby ją na pewno równo włożyć. Jak widzieliście, odrobina oliwki trafiła na górne kółeczko, na dolne tu, gdzie jest łożysko, trafił smar. Poza tym smar był też tam, gdzie fabrycznie się znalazł, czyli na sprężynie napinającej wodzik i na sprężynie ustawiającej nam pozycję całej przerzutki. Pytacie, co robić z tymi pivotami? Tutaj też jest dużo smaru w nowych przerzutkach, co mi się wcale nie podoba, zwłaszcza w górskich rowerach. Jest to bez sensu, kiedy udajemy się gdzieś tam w jakieś brudne lasy, ścieżki, to się zaraz zabrudzi. Co robią profesjonalni serwisanci, kolarzy? Bardzo często widzi się, pryskają coś w rodzaju WD-40, wiedząc, że po prostu będą to robić regularnie, potem będą i tak myć przerzutkę, myjąc rower i znowu pryskają. Wtedy na tych pivotach znajduje się jakiś tam lubrykant i to po prostu działa, więc smaru bym tu nie dawał, tym bardziej, że smarem i tak się nie dostaniemy do środka. Warto coś po prostu prysnąć, potem przerzutkę przetrzeć, no i co jakiś czas trzeba będzie prysnąć. A ponieważ WD-40 akurat jest nie tak bardzo lepki, jeśli chodzi o brud, trochę jest, ale nie tak bardzo, myślę, że WD-40 w tym przypadku może być dobrym rozwiązaniem. Tak więc wygląda nasza przerzutka. W kolejnym odcinku zatem będzie o
naszych kołach i naszych sterach. Nie pytam Wam już, co chcecie jeszcze zobaczyć, żebyśmy mogli zakończyć ten projekt jeszcze w tym tygodniu. A tak poważnie, oczywiście to będzie zatytułowane nie jako część trzecia naszego Focusa, tylko po prostu jako osobna część dotycząca samych przerzutek. Natomiast część trzecia rzeczywiście będzie poświęcona dokończeniu naszego Focusa. Jeżeli z czegoś jeszcze byście się chcieli dowiedzieć, to też śmiało walcie. Zrobię Wam tych filmów, ile chcecie. Zabawa z tym jest fajna. Pozdrawiam Was, szabajkowo, na razicho, cześć. Skąd ja te włosy tu mam w tym rowerze? Przecież to mężczyzna tym rowerem jeździł. Czyli do płaszczyzny jakby czołowej naszego roweru, przepraszam, do płaszczyzny strzałkowej. I właśnie, a po co ja Wam o tych płaszczyznach mówię?